Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Terrarię Hardcore Expert. No i jak widzicie, NPC urządziły sobie imprezkę. No i właściwie Angler ciekawie wygląda, nie wiedziałem, że on ma takie włosy, no co za Bobby jeden. No i powiem wam, że rozejrzymy się po tych NPC w dzisiejszym odcinku oraz będę chciał iść do podziemi, dokładnie do Spider Nesta, dlatego że chciałbym sobie odwiązać, pomóc stylistce, tak żeby mi się tutaj wprowadziła, no i żeby mieć to z głowy, bo w sumie ostatnio dużo bossów było, przed nami również będzie za niedługo boss, więc może teraz taka przerwa i zrobimy coś sobie lightowego. No i jeszcze mogę powiedzieć, że zbieram te gwiazdki faktycznie poza nagraniem, mam już ich tyle, więc stopniowo, ale się tam jednak ta liczba zwiększa. No i mam w sumie platynkę też przy sobie, też ciekawe, ciekawe. W ogóle ten łuk może być też dobry na Wall of Flesha, możliwe, że w ogóle lepszy niż Molten Fury, bo jednak sprawdzałem tak tutaj damage, no to Molten Fury się zapowiadał lepiej, ale to jeszcze wypuszcza te pszczoły, które mogą zadać damage. Dobra, w każdym razie zobaczymy, co kto sprzedaje, bo słyszałem, że niektóre NPC mogą sprzedać coś ciekawego. W sumie ty też masz fajne włosy, nie wiedziałem, że w taki sposób one wyglądają. Już kilka razy miałem na świecie imprezkę, znaczy może nie na tym świecie, ale ogólnie na let's playach, ale jakoś tak nie interesowałem się za bardzo. Prawdopodobnie niesłusznie. O, jeszcze ten merchant wygląda śmiesznie. Gdzieś coś było z tym, że ktoś sprzedawał ubranie słonecznika, tylko ja nie jestem pewien, czy tego nie sprzedawał Klofier. Jeśli tak, to trochę słabo, bo mamy tutaj imprezkę, a Klofiera nie ma, bo jeszcze Skeletron nieubity, nie? No więc tak średnio bym powiedział, no ale z tego co widzę, to ten NPC, no nic nowego, szkoda. Chyba, że jeszcze kogoś pominąłem, nie, to wszyscy. Dobra, no to krzanić tę imprezkę, nie ma tu nic ciekawego. A tu jest Neon Tetra. Dobra, nie idziesz z nami Neon Tetro, stoisz na straży farmy. No i my sobie teraz zlecimy. No i co ja jeszcze chciałem? Chyba wszystko. Aha, wziąłem jeszcze Lifeform Analyzer, bo podobno pokazuje stylistkę, jak jest w pobliżu. Zastanawiam, jak to by działało. W sumie to kupiłem tam kiedyś u Traveling Merchanta, bo być może się przyda na UFO i te proby całe. No nie ma rzadkich kreatur w pobliżu. Tu w sumie jest chyba jedyny Spider Nest, na dole nie ma. Dobra, to... Wszedłbym tam w sumie. Jeszcze potrzebuję pochodni. Wkopię się i zobaczę, jak duże to jest w sumie. Kurde. Muszę to zatkać sobie, bo później to mnie będzie tutaj irytowało. I to tyle? No to nic ciekawego tu nie ma chyba. No, małe to jest. To pójdę do tego wyżej i jeśli tam nic nie będzie, to nie wiem, to tutaj pójdę, bo tu też jest w sumie jakiś spider nest. Ale to jest małe, myślałem, że to się jakoś ciągnie tutaj. A tu takie zaskoczenie negatywne. Dobra, to łukiem. W sumie ten łuk też jest szybki dosyć. Co to za ciało się rozkłada tutaj? Nie, to moja stylistka. Taka łysa trochę, kurde, dart trap. Czemu tego nie zdemontowałem? W sumie tu nadal mogą być pułapki. Tak swoją drogą. Znaczy wątpię, by coś mnie zabiło, no ale mimo wszystko. BHP, BHP. No i co? Zobaczymy jeszcze tam u góry. Nie ma żadnych tutaj stworów w pobliżu, rzadkich. Kolejne ciało, które się rozkłada. No, takie widoki. W sumie jeszcze tego nigdy nie widziałem. To może to niedawno dodali? Te takie dekoracje. Nazwijmy to dekoracjami. To się tam dalej ciągnie, widzę. Czy to wszystko? A nie, to tu dalej. Patrzcie, co tu jest. O Boże, tylko gdzie jest? Tu jest, dobra. Wybuchnąłbym. Dobra, zaradziłem temu. Jak miło. No widzimy, że tutaj jednak pułapki potrafią być groźne jeszcze. Wall creepery.
Nigdzie stylistki nie ma. Bym musiał tutaj poczekać, postać sobie wyjść poza to wszystko. I nie wiem. Chciałem w 10 minut się wyrobić, ale... Dobra, wiecie co? O! Widzicie? Pokazuje. Pokazuje, czyli... Ona musi być chyba gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj? Tu jest. Jest. Widzimy, że się zrespiła. A więc to tak działa. No i moi drodzy... Mamy stylistkę. No i w sumie... Dość szybko poszło. Może się tepniemy do domku. Prowadzimy ją sobie. Jak ona się nazywa? Stella. Dobra. I co by sobie jeszcze porobić, tak żeby jakoś wydłużyć ten odcinek do 10 minut, żeby nie było. Prowadzę sobie stylistkę może tutaj. Będzie miała takie spore mieszkanko. Co do mojego magazynu, to już sobie posegregowałem te rzeczy, które miałem posegregować. Czy coś jeszcze takiego ważnego się działo poza nagraniem? No nie, no głównie się skupiam teraz na tych gwiazdkach, bo one będą przydatne. Jeszcze zastanawiam się właśnie, jak bić Wall of Flesha, bo mogę użyć B-Nade'ów, tylko niestety nie mam zbroi na tego Trowera. Nie mam zbroi na Trowera i nie mam boosta do tego damage'a. Mogę też zabrać zbroję ninja. Ale może jednak lepiej byłoby w Hellstone'owej iść po prostu z tego naparzać. Ten łuk też byłby dobry, tylko wiecie co, jak on ma inne strzały niż zwykłe, to może nie wypuszcza pszczół, ale za to bardzo szybko to leci. Więc nie wiem. Bo tu wolno tak. Nie no, w sumie. To czemu mi się wydawało, że w poprzednim odcinku to szybciej leciało? A to chrzanić. Bo może jednak pszczółki będą lepsze. Ale to zobaczę jeszcze. Wiecie co? Ubiłbym sobie jeszcze raz Queen Bee, bo została mi przywoływaczka. A jak już mówię o B-Nade'ach, no to przecież potrzebuję jeszcze pobić sobie trochę pszczółkę. Więc może sobie tak na luziku ubijemy to, no i zakończymy odcinek. No bo szkoda robić 5-minutowych. To już tak w ogóle minie w kilka sekund. No i widzimy się na dżungli. Powiem wam, że ubiję z tego co mam. Jeśli nie będę sobie jakoś specjalnie radził, no to mam oczywiście lusterko i właściwie jeszcze to mam, więc jakoś tam sobie poradzę. No i w sumie możemy przyzywać, więc... O! No i będzie. Mini mapka jeszcze. Go szarż. Mam ten, wziąłem sobie, dobra. Fajnie, że mogę tworzyć sobie pszczoły. Tylko czy one ją namierzają? To też jest dobre pytanie. Szkoda, że te pszczoły się gubią niestety w wodzie. Patrzcie, one nie chcą namierzać. Jej, ale to jest dziwne. To słabo trochę. Czemu nie chcą tego namierzać? No uciekają. A nie, dobra, namierzają. Tylko coś tak dziwnie. Na taki krótki zasięg. A, otrzymałem. Ale już pada. Znaczy 3/4 AP. No powiedzmy. Jeszcze mamy te serduszka u góry. Jakbyśmy chcieli się wychilać. Musimy z tego jeszcze trafiać dobrze. Dobra, i chyba będzie szarżować. Znaczy coś... Czemu on tak się jakoś baguje i nie szarżuje, wytyfy? Teraz dopiero, dobra. No. No i dajemy radę, spoko. Widzę, że na powierzchni pszczoła jest naprawdę easy. Jak nie umiecie ubić pod ziemią, no to na powierzchni z odpowiednią platformą widzę, że naprawdę idzie. Wiem, że to jeszcze zasługa mojej zbroi, no ale ogólnie widać różnicę w unikach, jakbym walczył pod ziemią, a jak walczy na powierzchni. Dasz. I dobra, już nie szarżowała. Nawet dasz ją kontruje, powiem wam, tylko chyba mnie jeszcze zatruwa. Znaczy pszczoły jeszcze są te negatywne. O, dobra.
Jeszcze sobie poklikam, pewnie moją myszkę słychać, bo jak sprawdzałem na poprzednim odcinku, no to faktycznie bardzo ją było słychać. O, już nie nadążam, niestety, z daszowaniem. No i ona teraz będzie strzelała, jak głupia. No, muszę teraz trafiać. Dawaj, kurde. Pszczoły. Dobra, wzięła się za poważne szarżingi. No ile ma HP? No jeszcze z 200. Teraz troją sobie pobijemy. Dobra, sporo w nią wlatuje tego i jest ubita. Dobra, więc mam nadzieję, że taki lightowy odcinek wam się spodobał. Mamy stylistkę. Niestety ten mount ani pet z Queen Bee nam nie wyleciał, ale mamy więcej Beenade'ów, no i spoko. Dobra, więc mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i cześć.